Masz? No mam. Dobra. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich mile i pozdrawiam wszystkich oczywiście w Polsce, no i na cały świat, niech idą te pozdrowienia. Proszę Państwa, przyszło dzisiaj pismo takie, proszę Państwa, nie wiem co to za pismo, Sąd Najwyższy w Warszawie, pierwszy komisarz Kamil Zadarkiewicz, plac Krosińskich 246 00950 Warszawa, pozew o pozbawienie stanowiska. Pozwany Krzysztof Konowicz, Piłsudski, ulica Szkolna 17, Białystok. Tak. Proszę Państwa, niniejszym jako pomoc, pełnomocnik powodów pomocnictwo w aktach sprawy składam pozew i wnoszę na podstawie artykułu 145 i 198 ustawy o pozbawieniu stanowisk przewodniczącego Biura Interwencji Obywatelskich. Pozwanego Krzysztofa Konowicza Piłsudskiego zamieszkały w Białymstoku oraz zasądzone od niego kosztów procesu w kwocie 7200. Proszę Państwa, wnoszę nad nim, wnoszę o nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności. Uzasadnienie. Pozwany, proszę Państwa, powiem, Krzysztof Konowicz Piłsudski nie jest zgodny piastować tak wysokie stanowisko. Przede wszystkim organizuje on w swoim domu, proszę Państwa, libacje alkoholowe i je nagrywa, a następnie wpuszcza w internet. Podczas jednej z takich libacji zaginęła na przykład Coca-Cola i do dnia dzisiejszego nie odnalazła się. Tak samo Krzysztof Konowicz Piłsudski na filmach swojego współlokatora publicznie pokazuje swoje genitalia w ilości penis sztuk 1, jądra sztuk 3, proszę Państwa, i dwa jądra duże i jedno małe, jądro małe. Na koniec pragnę jeszcze dodać, że Krzysztof Konowicz Piłsudski wykorzystuje jak, proszę Państwa, w obozie koncentracyjnym. Jana Łosia, zamieszkały ulica Ziemieślicza, 12/7, mieszkanie zgodnie i taki człowiek nie może pełnić żadnego stanowiska. Wnoszę także o wyłączenie rozpatrzenia sprawy pierwszego komisarza Sądu Najwyższego Kamila Zadarkiewicza, ponieważ on znaczy się solista, podobnie jak pan Krzysztof Konowicz Piłsudski, i w tym samym mogą one mieć wspólne interesy. Na koniec dodam tylko, że Krzysztof Konowicz Piłsudski nawet nie podaje numer telefonu do swojego biura, co wskazuje to na to, że się ukrywa przed sprawiedliwością. Podpis mecenas Antoni Piaseczna. Dziękuję Państwu, na razie, do widzenia. I proszę Państwa, zaraz przeczytam jeszcze drugi list, bo to jeden list przyszedł. To Państwo, żeby widzieli, o, to jest list pierwszy, który przyszedł dzisiaj. I proszę Państwa, to jest, proszę Państwa, drugi list. Zaraz Państwu przeczytam, szczególnie co w nim pisze, i Państwo się dowiecie, co to, o co tu opisane szczególnie. I proszę Państwa, proszę słuchać. Szanowny Panie Janku, ja nazywam się Ewelina Ruchałowa i jestem byłą pracownicą YouTube'a. Zajmowałem się rozliczaniem konta Krzysztofa Konowicza i przychodów z jego filmów i lajtów bożych. Muszę panu napisać, że ten osobnik ze szkolnej pana oszukał, i to tak mocno, proszę Państwa. Te filmy, które on opublikował, to przyniosły mu wiele pieniędzy. My zażądaliśmy od niego podania, gdzie mamy panu przelać pieniądze, a on powiedział, że będzie z panem się rozliczać. Proszę Państwa, teraz dalej będę czytał. Na przykład film o lotnictwie 5000 złotych dochodów, w tym około 3000 złotych dla pana. Ponieważ to pan był głównym aktorem, widzowie wskazali, że oglądają ten film z powodu Jana Łosia. Dlatego te 3000 złotych za ten film należą się panu. I tylko panu. A dostał je osobnik o trzech jądrach. Proszę Państwa, dalej. Proszę słuchać Państwo. Słuchajcie, co w Polsce, na cały świat. Co opisane. Ja podziwiam pana filmy, bo są bardzo dobrze zrobione, profesjonalnie. A pan ma tak bardzo duże aktorskie zdolności. Powinien pan nagrywać dużo więcej filmów z Wieśkiem,
ale musi się pan upomnieć o swoje pieniądze u tego osobnika, ponieważ w sumie ma, on ma ponad 10 tysięcy złotych pana. Dlatego nasyła na wasz dom zakłady pogrzebowe, bo chce przejąć wasz cały majątek, tak jakby przejął pieniądze za firmy. On oszukał nie tylko pana, ale też Meksykana i majora. On na pewno planuje coś jeszcze, bo on jest nieobliczalny. Proszę państwa, dalej. Dlatego też pisze listy do Wieśka, że chce z nim się spotkać, wyznaje mu miłość. Miłość lesbijską, proszę państwa, a on chce go zwabić i wykorzystać po prostu seksualnie. Wieśka, popsuć na całe życie. Nie dajcie się w to wciągnąć. Pozdrawiam też mamusię. Śpiąca na siedząco bardzo gorąco. Serdecznie wasza Ewelina. I proszę państwa, jak widzicie państwo, list przeczytany i państwo ocencie to. Przeczytany ten list, dwa listy i państwo wyciągnijcie z tego wnioski. Co ten człowiek, proszę państwa, w życiu dobrego zrobił na ludzi w Polsce i na cały świat. On po prostu przyniósł państwu, wszystkim na świecie, którzy ludzie słuchają, oglądają to na żywo czy w internecie. Proszę państwa, przyniósł hańbę, wstyd i żenadę. Bo takie coś, proszę państwa, nie powinno mieć miejsca w lajtach czy nawet w internecie, bo taki człowiek, on jest po prostu psychicznie zepsuty do kości. A to, co pokazał w pierwszym liście penisa i jądra, proszę państwa, to państwo przestańcie płacić na tego człowieka całkowicie pieniądze. I ani centa, to jest ohyda, obrzydostwo i proszę państwa, takiego czegoś nie powinno być w lajcie puszczone. A za takie coś, to trzeba wyciągnąć, proszę państwa, wnioski naprawdę. Takie, żeby mu tak, aż go, tak mu ta głowa się przekręciła, proszę państwa, w drugą stronę. Bo to naprawdę na mnie. To jest ohyda i ja się więcej nie będę wypowiadał, bo przeczytam to mnie, a serce stanęło, że takie coś puścić i żeby ludzie oglądali jego tak zwane przyrodzenie. I przyrodzenie. Bo proszę państwa, niech on sadzi między sztachety i niech mu lepiej psy obgryzą, dopóki jeszcze on żyje. Bo ja widzę, to co on pokazał, to przyniosło całemu światu wstyd, hańbę i upokorzenie. A ludzie, oglądacie, ocencie sami i zastanówcie się, czy ten człowiek należy do ludzi dobrych czy złych, ale więcej do ludzi po prostu szkodzącym wszystkim na całym świecie. Po prostu wizerunek Polski, ale i świata, bo to idzie w internet na cały świat, proszę państwa, ludzie oglądają nie tylko u nas w kraju, ale ogląda cała półkula praktycznie, począwszy aż od Polski po Japonię i ludzie oceniają, że taki, proszę państwa, szaleniec ze Szkolne 17 istnieje i on po prostu ludzie szkalują, on się nie zastanawia, co on pokazuje i co on myśli, on tylko po to, żeby tylko kasę zdobyć i pokazać, co on potrafi, ale na mnie taki człowiek, proszę państwa, wyłączcie go z lajtów i całkowicie zamknijcie mu kanał za takie jego nagrywanie, to co on pokazuje, bo jeśli tak będziecie dalej robić, mu pozwalać, to on będzie cały czas to nagrywał, a czym będzie nagrywał więcej, to państwo będzie obśmieszał, będzie opluwał. On do tego zdolny, a się przekonaliście w pierwszym liście, co on pokazał, to wyciągnijcie państwo sami wnioski i ocencie tę sprawę, czy tak powinno być, czy nie powinno. A chodzi co? O pieniądze. Proszę zablokować mu wszystkie pieniądze, nie przysyłać, bo to człowiek jest naprawdę zepsuty do kości. I z jego twarzy spojrzeć, to na mnie to wygląda nie człowiek, to wygląda jak łajda. Nie wart kopnięcia nawet nogo. Dziękuję państwu, do widzenia i życzę zdrowia wszystkim w Polsce i na całym świecie. Pozdrawiam. Tak jak państwo widzicie, tak jeszcze dzisiaj sobie średnie zakupki zrobiłem. Lodziki, piweczko, bo piweczko teraz pije już ten, ziemniaczki do kolacji. I tutaj go, no. I nie powiem, że ten. Na pewno nie uderzam przeciętnie w co innego, no. I tu jeszcze mam, o, cukierek, który lubię do kawy. I także, no, się mówi trudno, a się żyje dalej, no.
dzięki Państwu właśnie za letkie przesyłki pieniążków. No to Was pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziękuję. Dajmy na to. No nie powiem, że nie, no. No Państwo trochę mi pomagacie, no. No jak Państwo widzicie, no. Tak się żyje. Ziemniaczki tutaj i lody. No. Nie powiem, że oni nie smakują. Smakują. Tylko, że i bułeczki są do tego jeszcze. O, proszę Państwa. Jak to się mówi, świeżutkie. Zaraz będę spożywał, jak to się mówi, te bułeczki, a piwko przynajmniej do popicia. No bo jeszcze mam co innego. Bo jeszcze mam pasztecik. Dajmy na to. No. Ja Państwu może pokażę, bo Państwo nie wierzycie. No, jak sam raz, do bułeczek mi pasuje. No, jeszcze mam ogóreczki konserwowane, to ten. No, także, no, na dzień dzisiejszy jest do besta, no. Jak to się mówi, let's go. Według moich słów, bo kto inny już moje przekształcił słowa, ja ale nie wiem dlaczego. Bo ja nie pozwoliłem sobie na takie coś, żeby ktoś mi moje słowa ukradł. No, jak ukradnie, no to mówi się inne słowa, że sądowne będą, a znam przeciętnie numer telefonu, także nie ma sprawy. To i tego, i to jest taka moja wypowiedź na dzień dzisiejszy, a może jeszcze potem będzie dalsze. Dziękuję bardzo ślicznie i życzę Wam, dajmy na to kolacji.